Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Mietek. Ja was witam w serii Bracia na Polskiej Farmie, w okrągłym oczywiście już 70. odcinku tej serii. Na początku tego materiału standardowo proszę o zostawienie oczywiście łapki w górę pod dzisiejszym nowym odcinkiem. Zostawcie także subskrypcję na kanale, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zostaw suba. Przy subskrypcji możesz także zaznaczyć oczywiście dzwoneczek, żeby jutro ci wysyłał powiadomienia o nowych odcinkach. Zapraszam także na grupę na Facebooku, link macie w opisie, oraz także napiszcie hashtag dzisiejszego filmu. Hashtagiem niech będzie hashtag prezent, a ja oczywiście przypnę serduszko. Tak jak ogólnie widzę, brzmi sam oczywiście hashtag dzisiejszego filmu, czyli hashtag prezent. W dzisiejszym odcinku będziemy się obdarowywać, oczywiście ja teraz z Indorem, bo to jest widzowie oczywiście mój sąsiad. Prezentami ogólnie widzę, mam dla niego jeden prezent, który wam w dzisiejszym odcinku wam pokażę. Oraz dzisiaj także mamy zaplanowany wraz z Indorem kulik na odcinku, także widzę, dzisiaj dwa fajne ogólnie tematy mamy do zrealizowania na filmie. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Także już ogólnie przed tym całym odcinkiem, przed tym oczywiście całym zajściem, dajcie łapkę w górę, żeby oczywiście nie przegapić, bo jak później jak teraz nie zostawicie łapki w górę, to później zapomnieć. Także dajcie łapkę w górę, a ja was oczywiście zapraszam do odcinka. Dobra, prawdopodobnie widzowie teraz myślicie, że co ja mogę ogólnie widzowie kupić, a i wszystkiego ogólnie widzowie najlepszego w nowym roku. Jakby ogólnie widzowie ktoś myślał, co ja kupiłem dla sąsiada Indora. Nie wiem, czy pamiętacie, ale sąsiad Indor potrzebował jednej takiej maszyny. To jest widzowie maszyna z wykorzystania oczywiście tutaj gnojowicy, bo jak wiecie, on ma oborę, ma tam krowy i mówił mi, że potrzebuje beczki na gnojowice. Wiecie, nie ma, rozrzutnik ma, a nie ma beczki na gnojowice, bo dużo razy widzę mi mówi, że on by pojechał gnojowice, by tam po rozlewu na pole, wiecie, tam na łąkę, czy gdzieś tam ogólnie, w sumie to mniej ważne, gdzie by pojechał z tą gnojowicą, by porozlewał, ale ogólnie dużo widzowie razy mi mówił, więc ja po prostu widzę i pomyślałem, że kupię dla sąsiada Indora, będę taki ogólnie dobry, skoro widzę, to są święta. Święta, nie święta, wiecie, ogólnie to trzeba po prostu się widzowie godzić i ogólnie żyć w zgodzie. Tak po prostu pomyślałem sobie, że ogólnie widzowie kupię mu beczkę na gnojowice. Beczka ogólnie widzowie na gnojowice jest nowiutka, wiecie, bo to nie są widzowie rzeczy kupowane, bo to wiecie, ogólnie jest widzowie prezent. Także pasuje widzowie, żeby to ogólnie było kupione jakby, wiecie, z Agromy, co nie? Także to jest ogólnie widzowie nowa maszyna, nie jest użytkowana, pierwszy raz ją mam na gwarancji. I ogólnie widzowie jeszcze ma tam dużo takich innych rzeczy, jeśli podpisane są na umowę, w razie było widzowie jakby się zniszczyła. Przed oczywiście, znaczy się w ciągu 2 lat, to tam wiecie, jest ogólnie jest reklamacja i no tam gwarancja, w sumie takie serwisowana oczywiście będzie przez serwis normalnie, także tutaj nie będzie musiał nic Indor wkładać, czy tam osobiście sam tego naprawiać. Także tym się będzie ogólnie zajmowała firma, w którym została właśnie kupiona tam przeze mnie, a to już ogólnie wszystko jest na umowach podpisane. I co ja jeszcze miałem wam powiedzieć? Jest to widzowie beczka na gnojowice, którą później widzowie także, no w sumie widzowie wiecie, to jest ogólnie prezent, to jest dla Indora, ale sobie pomyślałem, że to jest widzowie dosyć zainwestowany dobrze prezent, bo to nie jest byle jaki prezent, bo to jest widzowie beczka pomod hojna, to jest widzowie taka wielka beczka, nowoczesna beczka, taka dosyć lepsza, bo to nie jest widzowie zwykłe takie gówno, że ktoś sobie widzowie powie, że o takie o, tylko to jest widzowie już beczka dosyć taka lepsza, może ogólnie widzowie nie będę wam owijać tutaj bawełną głowy. Tylko ogólnie wam pokażę to, bo mnie tak cały czas gadasz, ale weź w końcu pokaż tą beczkę. Beczka pomod hojna widzę prezentuje się właśnie jako tako, tak o. Jak widzicie, no jest dosyć większa ta beczka, nie jest to widzowie zwykła beczunia. Dałem ogólnie widzowie za to beczkę chyba coś około 15 tysięcy złotych, także dosyć taki lepszy prezencik doinwestowany, jak mówię. Pojemność widzowie tej beczki to jest 5000 litrów, także mówię, to jest widzowie dosyć większa beczka. Miałbyś ogólnie też, to jest pomod hojna i miałbyś prozet jeszcze. I taka zwykła beczka, no jakaś taka wiecie, taka typowo stara, taka żelazna, taka wiecie, co na przykład uważ tam gdzieś stoi, gdzieś tam za krzakami z tyłu za studołą, czy tam gdziekolwiek, nie? Takie rzeczy trzymacie. Taka ogólnie miała być, tak poszłem sobie po rozum do głowy, myślałem, że taka to, no, wstyd w ogóle z takim prezentem wychodzić, że wiecie, żeby taka beczka, taka wiecie, z krzaków, taka starodawna po prostu, żeby takie coś mu podarować. Później był ten meprozet, meprozecik był fajny, bo on miał tam chyba 1000 litrów, ale sobie tak pomyślałem, no za małe, skoro wiecie, skoro ja mam widzowie oborę, która widzowie za niedługo oczywiście na wiosnę ruszą krowy i na lato oczywiście będziemy mieli, on ma też, i takie sobie pomyślałem, że może byśmy się dogadali jakoś z jak będziemy żyć w zgodzie oczywiście z Indorem, bo wiecie, prezent prezentami, co nie, teraz widzowie weźmie prezent, później go nie będzie, sąsiada, na razie jest fajny, dobry, ogólnie wiecie, się godzimy, gadamy i w ogóle kolegujemy i pomagamy sobie, ale później w domu tak będzie, nie? I pomyślałem sobie w sumie, że wiecie, kupię większe, bo też będę mógł ja wtedy korzystać, nie? I wiecie, a jak będę mógł ja korzystać, to w sumie kupuję pod siebie, nie?
wiecie, mi się podoba, to ja sobie kupuję pod siebie, z wykorzystaniem może później, że ja będę, wiecie, korzystał z tego, nie? Bo wiecie, on tam w sumie dużo krów nie ma, więc są widzę, jest to beczko będzie robił, nie? A ja widzowie jednak mam tutaj oborę, która będzie chyba mi chciała coś ponad 10 krów, także będę mógł sobie widzowie jak najbardziej tę beczkę pożyczyć, także mówię z myślą, oczywiście widzowie tą beczkę kupiłem dla siebie. Także dajcie łapkę w górę, nie wiem widzowie co on ogólnie ma widzowie do mnie, dla mnie, wiem na pewno, że ja bym chciał widzowie dostać pługi. Tak, dokładnie widzowie chciałbym pługi dostać, na pewno zagonowe, czyli jak wiecie zagonowe, czyli oczywiście takie ciągane, podpinane, czy tam nawet z kołem z tyłu, nie chciałbym widzowie pługów obracanych, bo po prostu nie mam większego ciągnika, nie? Bo gdybym miał widzę jakieś pługi obracane, to musimy mieć prawdopodobnie trójki pod ten zetora, nie? A tak wiecie, jakbym mi kupił jakieś zagonowe, bo ogólnie nie wiem co dostanę, nie? Ale mówię, chciałbym pługi, to chciałbym zagonowe, ale czwóreczki z takim skołem z tyłu, co nie? Takim wiecie, nie? Albo po prostu na podnośnik, ale bardziej wolałbym z kołem, bo to by było widzę coś takiego nowego, coś innego, czego jeszcze nie miałem. Także myślę, że po prostu Inder może o takim czymś pomyśli, bo na pewno widzowie mu kilka odcinków wcześniej wspominałem i on dobrze o tym widzowie wiedział, że oczywiście te pługi, które dostałem na testy, to one w ogóle widzowie zostały już oddane i ich oczywiście widzowie już nie posiadam. Bo po prostu, tak jak mówię, one były za duże oczywiście pod tego zetora i nie dało rady widzowie oczywiście ciągnąć tym zetorem tych oczywiście pługów. Je oddałem, ale później widzowie już niestety nie mogłem żadnych pługów ogólnie kupić. Tam ogólnie widzowie ktoś przyjechał. Z tego co ja widzę, jest to chyba sąsiad Indoor. Tak, widzowie, sąsiad Indoor jest, z tego co ja go zauważyłem. Prawdopodobnie coś może sobie kupił, przywiózł. Nie mam pojęcia, za chwilę widzowie tak, nie wiem w sumie jaki mam pomysł. A, no i później widzowie oczywiście pojedziemy sobie ze Siokiem. No czy się zrobimy sobie widzowie kulik na odcinku, myślę, nie? W sensie jak się sąsiad zgodzi, będzie chciał, nie? Z tego co ja widzę, to tam widzowie stoi ogólnie ta laweta Lubin. Czekajcie, bo on ogólnie do mnie jedzie najprawdopodobniej. Tylko nie wiem czy to jest ogólnie... czy to jest Indoor, bo tamta laweta była troszeczkę inna. Tak, widzę pługi jakiś jadł ogólnie, czyli prawdopodobnie do... O kurwa, czekajcie, widzę, bo w ogóle przód podniosło. Szybki transport, dobra, widzę, sąsiad Indoor przyjechał. Kurwa, czekajcie, zaraz mi potrąci. Ty, prawie widzę, bo w ogóle pługi wyleciały, ty, ale ty kurwa, te pługi to jakiś stary kupił w ogóle, lemierza takiego z... Ty, on mi chyba kurwa jakieś używane kupił z tego z Olixa. Jeden złodziej jest. Ja z niego, ja tutaj do niego w takim prezentem konkretnym wychodzę. Jest coś. Dobra, witam serdecznie, tutaj stoję, Kurowski. Witam. Siema, Kurowski. Witam. Poselski. Siema, to ty chyba. Z ludzi nie poznaję, pakie kombinę ubrałem dzisiaj. Dobra, widzę bardzo serdecznie. Ty, ale powiem ci, że troszeczkę też zmarzłem. Ja też sobie kurtkę obrałem. A ta kurtka, co ty masz, to ona jest taka zwykła, taka przecież deszczowa, ona się nie daje na zimę. Nie. Kurwa, jakby było minus 10 stopni, to by zamarł z tym. No, spoko. Czapkę masz taką, kurwa, jak z starych dziadków do babki, co do kościoła. Perelowska. No, taka perelowska, taka stara z PGR-u, ze SKR-u, nie? Ty, sądzę, to co, my dzisiaj tego, my się umawialiśmy chyba na dawanie sobie prezentów, nie? Jaki prezentów? Chyba jak święta są spóźnione, to tylko. No to wiem, że byś po świętach, wiesz, nie było, wiesz, sąsiad, nie było kiedy, nie? Ja wróciłem z jarmarku i kupiłem ci prezent, mam dla siebie. No, ja byłem, kurwa, urodziny i flaszkę piłem i zapieczony, w razie w stodole leżałem. Tak? Cały tydzień. A ja powiem ci, że nawet swojego w sumie Sylwestra nie pamiętam, gdzie ja byłem, kurwa, ale może chyba, byłeś, chyba ci powiem, sąsiad, że nie byłeś tak gorszy, bo ja chyba też tak samo nie byłeś. Byłeś na prostytutkach od tego, nie, tam na modelu, co ty, ja nie byłem wtedy, to, co ty, ja nie miałem pieniędzy na takie coś, za takie rzeczy. Ja sobie sam zrobiłem, ja miałem swoje prostytutki, miałem w tym, w stodole, miałem sobie świnie taką maciorę i miałem. No, a co ty kurwa, ten się nazywa, pieniądze pod choinkę nie dostałeś? Psa kurwa, bez chowej kurwa, bo ja co, ja dostałem pod choinkę? Ja nic nie dostałem. Właśnie na ciebie czekałem, aż mi prezent kupisz jakiś. No właśnie tak, widziałeś? Paksy kupiłem pługi, widziałeś? Nowe pługi sobie kupiłem. A to dla ciebie są pługi, czy to dla mnie jest prezent? A byś, a zgadnij. No ja myślę, że to dla mnie. A ty byś wszystko kurwa chciał. No jakbym wszystko chciał, ale ty myślisz, że tylko ty mi kupisz, znaczy się tylko ty mi kupisz. Przecież ja powiedziałem, że dzisiaj jest dawanie prezentów i tobie też kupiłem. To masz sprzęt taki kapitalny. No to, czyli kupiłeś mi te pługi, to są te, z Forsznita, nie? To są zagonówki, kurówki. A ty sąsiad, ty kurwa chyba to kupiłeś od jakiegoś PGR-u czy SKR-u. Czego ty mi kurwa kupiłeś w ogóle pługi używane na prezent? No patrz, kurwa, złomu ukradłem. Słuchaj, ze złomu ukradłem tego. To ja kurwa nie wiem, słuchaj, ty to złomu wziąłeś, normalnie prezent dałeś mi ze złomu? To kurwa wstyd jest, nie jest. Słuchaj, pieniędzy nie miałem kurwa i wszystko przepiłem i. No dobra, w sumie sąsiad nie ważny, każdy ma pieniądze ile ma, każdy może kupić pieniądze jaki się chce i na co go stać, co nie? Ważne, liczy się gest, nie? Ale nie poznałeś mnie, bo forzetka jest pomalowana. No właśnie, słuchaj, Lubin jest w ogóle pomalowany i jest w ogóle na kliki, co zmieniło, co się stało? No. Jak ten kurwa Krzysztofik kurwa ten pomalował, nie widzisz? Transport. Ja myślałem, że jakiś wypadek był i że pomalował. Nie, może miał wypadek, może wjechał ten, w Jelenia. Nie wiem.
Nie, bo właśnie kolor jest zmieniony, w ogóle naklejki są nowe, tak jakby było coś wymieniane. Tutaj ogólnie powiem ci, że ten Bloodline delikatnie wystaje. To prawdopodobnie chyba częściej były teraz dawane zimnego Lubina. Czyli może jakiś wypadek był, chuj wie. Bo ty widzisz, delikatnie błotnik ogólnie odstaje od tego, od błotnej, od tego, od blachy. Nie, może kobieta potrącił. Chuj go wie. Dobra, sąsiad, czyli co? Czyli mówisz, że te pługi są dla mnie, to dajesz mi oczywiście w prezencie, tak? Pod choinkę, spóźniony. Ale kosztowałem je, co ty chcesz? No ile kosztowały cię? 3000. 3000? A ja mam, ja ci kupiłem prezent, który kosztuje 15 tysięcy. Słuchaj, a ten prezent co nie? Co ja ci kupiłem? Wreszcie dałeś mi taki kolor prezent, bo ty no, dałeś wreszcie... taki drogoszczędny, nie? To jest trochę po prostu z wyższej półki, nie? To nie to tamto. A taki zielony będzie far... będzie taki ten? Kurwa, elegancki jest, mi się podoba, to jest taka kaka, taka jaśniejsza. Dobra, ty powiedz nie... mi, wiesz co? Bo ja kopiłem ogólnie tobie prezent z wykorzystaniem dla mnie, w sensie potrzebny pod siebie szukałem, nie? I to jest taki prezent, gdzie ja będę mógł korzystać ty i ja. To jest dla ciebie, ale ja też będę tego brać, nie? Bo mi będzie potrzebny. Po co kupowałem, co nie? Skupiłem na spółkę, nie? Tylko słuchaj, póki ci kopiłem, bo ty chyba pługu nawet nie miałeś, bo miałeś kurwa te takie... No, ja nie miałem pługów, bo tamte oddałem i szukałem, no, potrzebowałem. No, sprzętu nawet nie miałem porządnego, nie miałeś, żeby... No, tego właśnie i potrzebowałem je, kurwa, elegancko, sąsie, powiem ci, że fajnie, że kupiłeś ogólnie te pługi, bo potrzebowałem, nie? No, wiesz. Dobra. Wysuwaj ten. Wysuwaj to i tak, ja mam prezent, gdzie będę mógł korzystać ty i ja, musimy się tak dogadać, nie? To co ty kupiłeś takiego kurwa? No to patrz tutaj co ja kupiłem. Ja kupiłem ci takie coś. Bo ty mówiłeś, że potrzebowałeś tego, bo nie miałeś czym tego. To ja ci kupiłem beczkę na gnojowice. Jep. Ja pierniczę. Nie taki nowoczesny ze sklepu. No sąsiad, wiesz, ja kupiłem po prostu, to jest beczka dosyć mocno zainwestowana, bo 15 tysięcy, ale tak jak ci mówiłem, z myślą ogólnie widzowie o nas, o mnie, bo wiesz. A co ty kurwa, ty to jest moje prezent, to się nie oddaje prezentów. Niby życzę się prezentów. No jak się odwalisz? Nie, to prezentów się tego. To prezentów się... To jak ja tobie za trzy koła dałem ci za złomu kurwa te pługi? Prezentów się nie sprzedaje i chyba się nie oddaje, tak? Ale pożyczać możemy. Mówiłem, ja to kupowałem pod siebie z myślą o mnie, nie? Że będę pożyczał, bo wiesz, ja będę też miał krowy, też będę potrzebował. Gdzie to się mieści? 500 litrów. 5000 litrów. Hojna pompa. Pomot chujnia. O, tak o ci powiem sobie. Po polsku naszemu, nie pomot chujnia. A to wszystko to co, jak ci się podoba beczka? Prąd, wszystko to jest. No to co, ty będziesz musiał chyba ten największy ursus chyba to ciągnąć, nie? No chyba tak, niż 40. Kurwa, ale śnieg pada, kurwa, z tego. I ostatnio było, widzę, odśnieżane podwórko, dalej zasypało no, wszystko. Teraz kurwa śniżyłeś, kurwa. Dobra, sąsiad, ty będziesz mógł delikatnie tutaj Lubinem podjechać, ja sobie wyjadę ze torem i to sobie podczepię elegancko. Jak Lubinem, gdzie podjala? Tu o Lubinie, żebyś podjechał. Dobra, elegancko podjedziesz, że sobie wyciągnę tego, z torem podjadę, sobie wyciągnę, kurwa, elegancko pługi, nie? Będziesz mógł pogodnie tego, poczepi sobie przyjechać. Ty ogólnie pojedziesz do Krzysztofa jeszcze, czy oddawać lewetę, czy przejdziesz po pomoc chujne? Weź mi poczepi. Jeszcze chyba jadę oddać, to mi się zdaje. Chociaż jutro będziemy jechać tego, jutro jedziemy orkę zimową robić pod tego, pod kukurydzę, dobra? Gdzie? W takim rozgruz? No kurwa, pojedziemy w zimową orkę zrobimy, bo widzowie też widzieli, chcielibyście prawdopodobnie obejrzeć taką zimową orkę, co nie? Także widzę, jutro prawdopodobnie będzie widzieli testy oczywiście tych pługów, tych forsznitowskich, bo jak widzicie widzowie, to sobie potestujemy. I zrobimy sobie widzowie orkę zimową, o, tak widzowie myślę, tak z wykorzystaniem. O jest! Kaskocznie normalnie robić, normalnie będą skakać. O, co się to się nie wygłupia i dzisiaj na kulik jedziemy. Kurwa kulik. Takie co się, bo tu się gdzieś podnosi, kurwa, zapomniałem jak. Ja muszę strój dzisiaj zmienić inny, bo to jest taki bardziej miastowy. Bo ty kurwa te trzeba schować, stół, weź tego, ty. To chowaj. No to kurwa się nie mogę, bo musi wysiąść chyba. Kurwa, ręce masz zamarznięte, kurwa, kołki. O, daj to w dół, no ja do góry musisz to podnieść jeszcze. Ten drugim guzikiem. Nie da się. Ten kurwa drugim. To tak trzeba jechać. Jak kurwa, tak jak to będzie haczyć. No mówię ci, musi tym góry podnieść. O, widziałeś? Ty Królika, kurwa czekaj, bo moja BM-ka tu stoi. To się w ogóle zmieszczę tędy? No to weź się tutaj w masie, zmieścisz się? Chuja się zmieści, czekaj, bo pryskiwać mi za chwilę raz pierdolisz. Jaki kurwa szeroki jesteś? No bo ja ponastawiałem tych wszystkich rzeczy tutaj. Czekaj, się przesunę. Ale czego ty tego po garażach nie pochowasz? Ten stoi, sieciarnia stoi na polu. Widziałeś, tyle garaży mam, a nie zjechała w tych garażach, nie? To ja ci może pożyczę ten? Schować. Dobra, weź przyjedź po pomoc chujnie. Ty kurwa, gdzie moje sanki są? Czekaj, pomoc chujnie, ale czekaj, bo tu nie, dobra. Kurwa, ma, czekaj, bo się zajebałem, kurwa w ogóle wyleciała z tego. Ty rozgiwasz mi tego, rozwaliłeś, gdzie ty pojechałeś? Ją pojechał. Ty, ja idę po osioka, dobra? Jakiego osioka, kurwa? No jedziemy przecież kulik robić, ja idę po osioka twojego. A wy dajcie łapkę w górę po dzisiejszym filmie. Dobra. Dobra? To kurwa, idziemy z elegancką. Ty, ale powiem ci sąsiad, że u ciebie też nie lepiej. Zasypało konkretnie.
Dobra, tylko teraz tak, Leszek jest tutaj, masz jakieś sanki. O, ty sankie masz tutaj, widzę, leżą, to ja sobie te sankie wezmę już. To już dawno miałem, bo to ja dopiero... Dobra, to siadę na sankie i jadę do ciebie, do mnie jadę. A nie, bo ty musisz jechać tego, pomoc chuj nie wziąć. Ja to po nowy dobytek. No, tylko ciekawe, czy ja w ogóle tym ośrodkiem pojadę. A to w ogóle uciągnie ty? Jak to się w ogóle zapala. No, kurwa, no, zajebiste dzisiaj się dobrałem. Zmarłem. Na korbę. Weź mi przykryj. No, to jest tak, kurwa, jak ten pies zmarnięty. Jestem taki zmarciuszek malutki. Dobra, czekaj, gdzie ty jedziesz, żebym zaraz sanki nic tak nie pogubił. Ja to mam swój nabytek, bo zaraz mi ukradniesz bramę, zamkniesz i nie będę. Dobra, jedź, a to przy to do ciebie jest kupione, przecież ja jestem złodziejem, ja dawno prosto sobie tego, wymazałem swoje karty takie, no, że jestem złodziejem już uczem. Słuchaj, a skoro będę wiedzieć, czy to jest nowe kupione za gramy, czy... To jest kupione, ja przyjrzę, wszystkie ci papiery dam. Masz tak, masz 2 lata gwarancji, serwisowana jest przez serwis, nie musisz nic grzebać. Koło ci odleci, rura kurwa odpadnie, zardzewieje ci ten, robaki wyjedzą ci ten, rurę. W sensie, wiesz, ten wąż ci tam wyjedzą, przedziurawi się przez te bakterie. To wszystko, kurwa, jest serwisowane, nic nie musisz robić. Ja, jest. Dobra, wejdźcie po potem chujnio wyjedź, ja sobie by klapę zamknę. Kurwa, ale pan ci się fajnie pasuje po ten zestaw, elegancko wygląda. Taka szara, myślałem, że wolałbym inny kolor. Niebieski. Miałem do wyboru sączyć jeszcze inną rurę, żeby była zielona, wiesz, albo granatowa. I to ja będę, kurwa, wsadzał to do szamba? No, to wsadzisz, pompujesz, kurwa, chyba pompę masz, nie? Ty sąsiad, weź mi pomóż tego wyciągnąć sanki, bo kurwa mi się tutaj tego. Weź mi drzwi przytrzymaj. Gdzie ty jesteś w ogóle? No tutaj jestem w tym garażu, tu lampę ci świecę, bo zasypało mnie. Weź mi te sanki wyciągnąć. Kurwa, ale drzwi mi zamykaj. Ja zaszaczę się. Witam, kurwa, kurwa, ciekawe jak my teraz otworzymy, jak to zasypane jest. To co to nie łopatą, nie mam. Dobra, czekaj tu, kurwa, ja łopaty nie mam. Dobra, wypierdalaj stąd, bo ci kopa załaduje. Nie wyjdę teraz, zblokowałem się. Jestem taki gruby, dzisiaj zjadłem, kurwa, klak, kibasę. Chyba po święta chyba tak przeżyłeś. Kurwa, czekaj, bo ja tam nie mogę wyjść. Kurwa, czekaj, bo mi do góry poniosło. A czego to tam wsadziłeś tam, gdzie mało miejsca jest? Dobra, jem, wyciągam to. Gdzie jest Zeszek? To stoi. Dobra, powiedz mi ci tego, Zeszek. Czy da się to podpiąć tutaj? Czy tego się nie da tu podpiąć? A po co dwie sanki, jak tyle ludzi masz? Właśnie nie wiem, pokazuję. Może po modele pojedziemy jeszcze. Jep! Albo waska pojedziemy. Dobra, kurwa, to siadam z tyłu, rura. Zesz. No, tylko ciekawe, z kim będziemy jechać, bo w ogóle ludzi nie ma. Wszyscy kurwa zabolewają. Dobra, jedź pomotem chujnią, ja do ciebie przyjadę, tym meczokiem jadę. Dobra. Ale widzowie, jedziemy na kulik, dajcie łapkę w górę i rura. Ty, będziemy po drodze jechać? Ty, ja może byśmy to podpięli do auta? Bo to widzę, tym meczokiem to powoli będzie jechać. A którego auta? Jakie auta nie ma? No przecież ma swoje. Chyba, że do BM-ki poczepię, ale BM-ko wtedy będę musiał jechać, bo to tyle napęd. Ja nie wiem, czy ty jeździłeś kiedykolwiek takim czymś. Żeś mi do rąk nie wyjebał. Tylko, słuchaj, ja zaczepę chyba w zielonym nie mam. No, tylko kurwa, ciekawe, gdzie było twoje auto. Chyba Krysek pojechał na Mikołajki dudkowy. Mikołajki? Na bo kurwa na Sylwestra nie pojechał. Na pojechał. Na barce wyschowy. Tak, barce wyschowy. Na festę pojechał. Czekaj kurwa, bo ja tu nie mogę tego. Ja pierdolę, farba się wyjebałem. Kurwa, gdzie to postawić? Taki nowe. Farba. Chyba jeszcze jest. Dobra, czekaj sąsiad. Jak to wygląda? Tutaj. Ty, powiem ci, że tym to będzie powoli jechać. Co? Dobra, siadaj, ja siadam tutaj, jadę z tyłu. Jep. I rura. To ma kierować. No ty kieruj, nie? I dalej pod BM-kę, pojedziemy do mnie na podwórko. Zaczepimy pod BM-kę, bo powiem ci, że tym myszokiem będzie powoli jechać. Albo w sumie. Nie wygląda to źle. Ile jedzie? Na godzinę 15. Ty, ale to kogo trzeba z tyłu zabrać, bo tutaj jedno miejsce wolne jest na sankach. To ja się pytam, może to będzie jechał, będę jechał na kulikiem. To lepiej ludzi pod nawet chyba. Słuchaj, pod konia lepiej to się daje, taki wiesz, w telewizji oglądałem. Kurwa, z tobą mi się każdy bał siadać w ogóle. Ja cię w sumie nawet nie dziwię. Bo tych ostatni gaz, jak kurwa, jak ty jeździsz, to wiesz, jak jest, to widzisz, o, chłopa, co ty robisz. Nawet ślisko nie jest, kurwa, ty sam głupa oddajesz, no, ale... sam się chcesz wyjebać. Ale dawaj iskry idą. Bawaj pod gospodarkę moją. Iskry idą. A gdzie to byś jechał? To byś ty kierował. No to ja będę BM-ku kierował, to będzie siadł. Dobra, stoj! Po lesie trzeba jechać. Dobra, kurwa, czekaj, a to odczepiam. Pizdu. To czepię. Dobra, odjdź tym okiem, ja podjeżdżam BM-ku. A teraz, pamiętaj, że ja mam BM-kę na letnik, nie? Ja nie mam zimowych. Słuchaj, gdzie ten serwator był? Fajerwerków nie było? No to ja mówiłem ci przecież, że ja byłem w stodole. W stodole spałeś? No, to nawet wziąłem sobie tego maciorę, wyciągnął do stodoły i no to się wstajnie i miałem też, nie? Po co mi jakoś lepszą? Yep. Dobra, elegancko, siadaj! I rura. Rura! Jak? Kurwa. A ty wierzę będzie gonić, ja pierdziczę. Ale nie rzuca. Czekaj, czekajcie, to elegancko zawinęło. Dobra, lepiej się sąsiad trzymaj i my chyba jedziemy do prezydenta. Po co, może prezydent siadzi na stylu? Dzisiaj jedziemy się tam przyjechać, nie? To będzie widzowie ekstremalny kurwa kulik, ja ci pokażę, jak się kulik robi. A masz jakieś skocznie? Co, jakiś zakład? Kurwa, właśnie, że ja mam nic, gadajcie wezmę. Musielibyśmy coś ubić, coś porobić, ale nie mam skąd. Ty, właśnie, z sankami byśmy pojeździli, nie? Ty, ja pojadę na tą górkę tam, czekajcie widzowie. Ty, może byśmy do potoku skoczyli? Kurwa, może byśmy tam pojechali do góry, tam jest jakiś ten las, czyś tego? Czy jaki kurwa, no, będzie skakać. Ty, musimy odczepić sanki i pójść na nogach.
Czy jest jakaś to w ogóle górka sąsiad, byśmy coś poszukali, nie? Dobra, czekaj, tu trzeba pisanki, ja pierdolę, czekaj, bo nie wyjadę, bo to jest dużo zaspy są. O, kukurydza została spuszczona, czekaj, to postawię auto. To gdzie się dołamą? Dobra, sanki. Uczepię. Nie da się uczepić, co jest u szlaka. Ty kurwa, bo ty uczepisz, ja uczepię. Zamarzło. Zamarzło. No odczep to. Coś kurwa, się nie da. Jak się kurwa nie da, musi po tym może być. Co jest? Dobra, jest. Dobra, czekaj sąsiad, poszukamy jakiejś górki, ale nie wiem, kurwa, byśmy musieli chyba daleko pójść. Kurwa, w sumie nie znam okolicy, ty wiesz. Ale słuchaj, miałeś, te ziemię miałeś, trzeba posypać se, kurwa, bo wtedy było kurwa gdzieś. Dobra, dawaj tu. To szybko pobiegłeś, kurwa, myślisz, że tam pobiegnę? Bo tu w sumie nic nie ma. Jak taka nie malutka ma, to jest, to co ja tam mogę jechać? To musi być duży spotok od razu, wiesz o co chodzi. Czekaj, ja to spróbuję potem zjechać. Czekaj, tu nawet zobaczę coś, pobiegnę gdzieś. Jup. Tu i kurwa nie nawet się nie ma gdzie rozpędzić. O, to nawet coś jadę! Ty, ale pojechałem! Czekaj, bo się wyjebałem do oczka wodnego. Nie ma tu też żadnej górki takiej fajnej. Ja sąsiada w ogóle zgubiłem, nie wiem gdzie jest. Spało go. Szkoda tylko, że w koło jest tego, w koło jest biało i wesoło. I ogólnie wszystko widać, ale sąsiada nie widzę, kurtka taka ubrożona, go nie widzę. Dziki mi zjadli. Ale w koło jest wesoło. Słuchajcie, gdzie ty jesteś? W lesie. Zbieram grzyby. Poza spany. Ty kurwa, ja nie wiem gdzie on jest, czekaj. Ty, ty, a czemu ty sanki zostawiłeś tu? Porwali mnie. Ale w koło jest wesoło. Ty, zabłądziłem, wiesz co zabłądziłem? A gdzie ty w lesie? Kurwa jesteś? Ty kurwa, chcę twoje sanki jeszcze nosić? A jak? To twój bagaż jest. Czekaj, poczepię. Jestem kurwa tragarzem. No, idzie teraz. Gdzie masz coś? Bierz te sanki. Ty, sąsiad, właśnie nie wiem gdzie my pojedziemy, ale kurwa powiem ci, że żadnej góry nie ma. Ale to jest wesoło. I trzeba było na miejscowość i dojechać. Dobra, chodź. Pokażę gdzie. Gdzie? To trzeba było autem podpiąć. Dobra, wygląda w szatyc. Dawaj tu. Ja pokażę gdzie. Przez twoje... Ja najlepiej bym poszedł na dach i przez dach skakał. No. Z dachu. Kurwa, twoje pomysły są naprawdę kreatywne. Czekaj, zaraz ci pokażę. Chodź, chodź, pójdziemy na nogach tam koło mojego pola. Tam jest taka fajna góreczka. Ja ci zaraz pokażę gdzie. My z wykorzystaniem tej górki to zrobimy zaraz, kurwa. Ale w koło jest wesoło. No, z pola będzie. Wszystko się przyczepi do tego. O, pa, tylko tam płody, kurwa. Gdzie? Tutaj? No, od razu do sąsiada wjedziesz. O, tu diabłem stąd jechali. No, idzie dalej. Jaki? Ue, kurwa, co ty mi robisz? Welcome to Polen, pierdoli dolen. Ale gdzie tam chcesz jechać, chłopie? Tam krzaki są. Pierdoli do... pierdoli dołek. O, co pierdoli. Gdzie tam, kurwa, w ten płot? Dawaj to. Jechaj! Jechaj! Rura! Jak ty się w ogóle jedzie? Przodu! Ale sobie jedziemy kapitalnie. A kurwa, sobie jedziemy, fajnie. Dobra, nie robić? Skaczałem przez ten rów! Gdzie? Jup! Jep! No yep. Spoko, tylko że to normalnie po trawie jedzie. Tylko kurwa, czemu do rowu wpadł? Albo wiesz co? Była taka fajna góreczka jeszcze tutaj, dawaj za mną jedź. Fajnie, że w ogóle na sanka da się jechać tego normalnie. Rura? O kurwa! Kurwa, mnie rzucą stary! Na gospodarkę pojechałem w ogóle. Oj, tam w prawo do góry dawaj! Czekaj na mnie. Chodź, on jest. Kurwa, pojedzie. Kombinezonem. Ja pierdolę po jego kostce. Kurwa, kazanej górki chyba tutaj nawet nie ma więcej już. To sznurek haczy chyba od tego. Nie jak nie ma, tam dalej może będzie coś. A to się ja mam tu od góry tylko chciałem jechać, nie? Więcej nic nie mam. To tym przez ten las pojechać. No i przez gospodarkę skakać, żeby było. Ale w koło jest wesoło. Nie ma żadnej górki, żeby to zrobić, wiesz? No albo zakład. Wiesz, że mają być rajdy? Ty bierzesz udział? No, będą, no. Ja bym biorę. Nie, no. Myślę, że ciebie nie będzie, to przegrasz. Będę. O tego Jindira, nie? No coś tam miało być, no co ten mówił, prezydent coś gada. Wiem, będzie. Już? No możemy tylko tak osi przyjechać, więc nic nie mam, kurwa, gdzie pojechać. Tylko taką widzę, malutką góreczkę mamy. Chcę sobie pojeździć. Jup. Dobra. Ja spróbuję drifty w tym strzelać. Beczki. Ja pierdolę. Dobra, sąsiad, mów jak jesteś tego, jak jesteś zadowolony kurwa z tego, z prezentu. Ocena? No, moja ocena, fajny prezencie, mi się podoba, to co szukałem i ogólnie będę ze świetnika. Trafiłeś, powiem ci, szta w dziesiątkę był. No, to ci powiem, dam ci
No dziesiątkę, 10 na 10 dam, no. Tak? Trochę z tym, no. Tylko zobaczymy, zobaczymy na lato. Albo na wiosnę. Ale ja pożyczę u ciebie, nie? Co byś pożyczył? Nic nie pożyczył. Dobra, widzowie. Także jeżeli wam się dzisiejszy odcinek podobał, to pamiętajcie o zostawieniu czegoś od siebie, czyli łapkę w górę pod dzisiejszym odcinkiem. Nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale. Daj suba, daj łapkę w górę, napisz komentarz oczywiście hashtagiem, czyli hashtag prezent. Dzisiaj z nami oczywiście także w odcinku wystąpił sąsiad Indor. Widzę. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara!